Rano trening na hali sportowej, wieczorem na skoczni. Wieczorem, bo skoczkowie muszą przyzwyczaić się do warunków, jakie będą podczas sobotniego pucharu. Warunki są troszeczkę inne, inne oświetlenie skoczni, zawodnik inaczej widzi, inne warunki termiczne, także troszeczkę to się różni od tych skoków dziennych. Gorzej przyzwyczaić się do mrozu. Jest bardzo zimno, te kombinezony nie są takie grube, ciepłe, no ale jakoś myślę, że damy radę. Przygotowania nie idą na marne. Według trenerów Adam Małysz jest w coraz lepszej formie. Skoki są dobre, jesteśmy z nich zadowoleni, myślę, że Adam też. Do Zakopanego przyjeżdżają już pierwsi kibice. W sprzedaży są jeszcze bilety na niedzielny konkurs. Gorzej z miejscami noclegowymi. Hotele czterogwiazdkowe, trzygwiazdkowe w Zakopanem już są zajęte. Były zajęte już rok temu. Natomiast wolne miejsca jeszcze mamy na obrzeżach Zakopanego. Jutro na Wielkiej Krokwi będą trenować Japończycy. Po dzisiejszym treningu skoczkowie rozjechali się do domów. Do Zakopanego przyjadą we czwartek po południu. Oby dobrze wykorzystali wolny czas, bowiem czeka ich ostra rywalizacja o pudło. Ze stadionu Wielkiej Krokwi dla Sportowych Wiadomości Jolanta Michalska.